Podłączyłem się do chronionego kanału i wygląda na to, że przenoszą Valerie do helikoptera. Cholera. Pewnie zabierają ją na Pagao lub Jakutan. Musisz przejść przez ten bunkier, żeby dotrzeć na lądowisko. Problem w tym, że wszyscy wiedzą, że nadchodzisz. W tej chwili jestem tak wściekły, że jest mi wszystko jedno. Słyszałeś to? Co jest? Stój! Wszystko w porządku? Ty! Dara, wszyscy porobieni w tym miejscu, w tej miejscowości. Ale będę musiał policzyć dobrze, czy to jest aby na pewno ta misja, kampania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak najbardziej tak, jest to misja numer 7. Czyli tak jeszcze z dwie misje lub jedna. I będziemy mogli iść dalej. W tej misji, ogólnie rzecz biorąc, musiałem sobie przypomnieć, wybaczcie, ale ja tak po prostu mam, że jak nie mam pewności, wolę sobie mimo co przypomnieć. Tak dla samego siebie, jak i dla bardziej tego, dla większej weryfikacji. To jest ten Jackhammer. Dokładnie tak. W tej misji zdobywamy Jackhammera, czyli jedną z takich broni, które ma taki odstrzał. Ona ma w ogóle, czekajcie, coś takiego, że to jest broń. Jest to tryb celownika wymierzony strzał, a jest to półautomatyczna broń. Nie automatyczna, tylko pół. Mam nadzieję, widziałeś to? Patrzcie na to. Jak znokautowany jeden i drugi. To ty! Patrzcie teraz na to. Jasna, co to do cholery jest? Co widzisz? Nie mam pojęcia, ale jestem cholernie pewny, że to nie małpa. No bo to nie jest małpa, to jest Trigen. Dobra, oni tutaj nie mają nic ciekawego. Lecimy teraz się zabawić. Tu jesteś! Wdechcie cię w ziemię! Chryste! Fuck this! Dobra, udało się. Nie no, w sumie ja się nikt nie boję. Elo? Tu mamy ten. Tu możemy tymi stołami tak poprzewracać, jak widzicie. Dobra, tu nic nie ma. Tutaj była zła kolejność broni, ja to źle rozegrałem, trzeba jeszcze raz do tego podejść. Na spokojnie, bez żadnego tego. Zrobimy to inaczej. To on! Jesteś mój! Poddaj się, koleś! Wszystko w porządku? Prosto między oczy, frajerze! Co tu się dzieje? Widziałeś coś? Wszystko w porządku? Nie ruszaj się! Dobra, wbijamy tutaj. To jest to laboratorium, o którym wam wspominałem przed chwilą. Tu mamy, kurde, zapas broni, amunicji, co tylko chcemy. Tam było jeszcze MP5 do wzięcia, ale ja nie polecam MP5. Dla mnie MP5 jest takie mech. Dobra, lecimy dalej. Tutaj oczywiście posiłki też przyjdą, tak więc nie bójcie się. Tutaj jeszcze będziemy mieli niezłą miatkę. Wszystkie bronie są jak najbardziej już ogarnięte. Ja pierdzielę, ale ja drę ryja. Patrzcie na to, one są uwolnione, nie? A gdyby je tak teraz wypuścić? Nie no, żartuję. Pyk! Pyk!
I tak zostały one wypuszczone, że zginęły. A to jest średni Trigen, który też już nie żyje. Mówi się, potocznie się mówi na nie Trigeny, a nie Krigery, jak niektórzy lubią mówić. O, ten jeszcze żyje. A to niezły aparat z niego. Coś tu mamy? Kamizelka, ja myślałem, że tu u góry coś jeszcze będzie, ale... No, troszeczkę się zawiodłem, nie powiem, że nie. Dobra, lepę dostałeś, leżysz, frajerze. Dobra, nara wam. Oh shit. Teraz są tu 4 Trigeny. To wszystkie? Ten wskaźnik mnie trochę strollował. Widziałeś? Ktoś tam jest? Kto tam jest? Co jest? No to chodź tu. Hej, co jest? Kolejny pad, 3. Jack jest taki hardkorowy, że patrzcie ile ma HP, a on co daje radę. Tu są piękne widoki, ja pierdzielę. Ale piękne widoki. Według mojego lokalizatora zbliżasz się do zagród Trigenów. Gdyby udało ci się uruchomić przełącznik awaryjnego zwolnienia blokad, wykręciłbyś im niezły numer. Widzisz coś? I wykręcimy im taki numer, że to szok. Słyszałeś coś? Tam jest! Co tu się stało? Chcesz? Mnie? Jesteś pewien? Coś ci nie pykło, frajerze. Wszyscy poginęli. No, co to ma być? Ja myślałem, panowie, że mnie zaskoczycie, a wy co? A wy nic. Jak tu z wami współpracować? Nie da się. Oni mają o tyle dobrze, że oni mają ten. No właśnie, oni mają tą kurde kamizelki kuloodporne. Mają chociaż jeden plus! Jezus Maria. Strzelaj się w twarz! Wal się, koleś! Dobra ludzie, jak widzieliście, musiałem tutaj troszeczkę się skupić, ale teraz już jesteśmy coraz bliżej końca, już praktycznie to jest koniec misji. Jest! Przybyli najemnicy, rusz się Jack, nie masz zbyt wiele czasu. No to tak też zrobimy. Hehe. Valerii Konstantin, CIA. Mam tu robotę do wykonania. Mogłaś wspomnieć o tym w porcie. Czym zasłużyłem na takie szczęście?
Żadnego innego faceta na plaży nie szkoliły siły specjalne. Sprawdzałaś mnie? Polityka firmy. Więc wiesz, że wyszedłem nieco z wprawy. To jak jazda na rowerze. No, słucham. CIA prowadzi na tej wyspie tajną operację. Straciliśmy kontakt prawie 2 tygodnie temu. Jack, jesteś tam? Doyle? Misja wykonana. Doyle, tu Val. Gdzie jesteś? Pogadamy później. Musicie iść dalej. Kilkaset metrów w głąb lądu są klatki z dzikimi trigenami. Uwolnijcie je. To powinno na jakiś czas zdjąć wam strażników z tyłka. Zrozumiałam. Dzikimi trigenami? Chcecie powiedzieć, że są też oswojone? Rusz się. Tak, pomóż mi, a ja pomogę tobie. Aby mi pomóc, musisz najpierw rozwalić ten regulator. Dobra, zrobię to, ale chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Spotkamy się w głównych archiwach Kriegera, kiedy już zniszczysz regulator. Okej. Jakie mamy zadanie? Znajdź gogle z noktowizorem. Jezu, to gogle przez jedno o, to aż tak razi w oczy. A nawet bym powiedział, że rezi w oczy. Ale dobra, która to jest misja? Czyżby to była misja numer 8? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest, misja numer 8. Tak więc jest to ostatnia misja na ten odcinek. Tak więc, za co my jeszcze czekamy? Lecimy z misją numer 8 na 20. Lecimy z koksem. Wow, za szybko, żeby poleciał. Dobra, ludzie, jak widzicie, udało mi się... O! No, udało mi się wykraść motorówkę, a raczej łódź, która pozwoliła mi się dostać tutaj. Wow. Dobra, mamy tu punkt kontrolny, nareszcie. Dara tam, jak zginę, to już wiecie. To już tam lipa. Znaczy lipa taka, że po prostu... Wali mnie to. Bo już koleś poszedł spać. A szkoda, no w sumie mało rozmowny kolega był. Ja już nie żyję. Powiedziałeś ty, który już gryziesz ziemię. A to ciekawe. No ty też. Ty też się nie możesz wiecznie ukrywać, a się kryjesz kolegami. Więc o czym my tu mówimy? Fuck this. Runda, kurde, nie wiem, milionowa. Ale mi się dźwięk zbugował.
podawaj! Zgubiłem go! Dobra. Z tego co widzę, chyba wszyscy porobieni, aczkolwiek nie. Bo tu jest u góry typ. Ha! Mówiłem, że on tu siedzi. Dobra, my wchodzimy tak czy siak na szybkiego. Myk. Mamy noktowizor, moi drodzy. Iść tą drogą przez dżunglę. Umieściłem znacznik w twoim GPS-ie. Nie możesz zabłądzić, ale uważaj. Pełno tam patroli z powodu ucieczki Trigenów. No i tak widzicie, teraz noktowizor świeci nam na taki oto kolor. MP5. Dobra, MP5 mnie w ogóle nie interesuje. Walczę się z tym MP5. Dobra, koleś chyba nie żyje. A proszę, jednak żyje. Dobra, nie macie. Tak czy siak, co chciałem powiedzieć, bo jest taka fajna różnica pomiędzy tymi ustawieniami graficznymi. A mianowicie, kiedy dacie grę sobie na najwyższe, to noktowizor, kiedy wciśniecie przycisk T, będzie miał inny kolor, w sensie takim, że będzie bardziej przejrzysty. Bo tutaj co mamy, to po prostu jest takie, widzicie, taka kupa trochę zrobiona. Ja pamiętam, że tu gdzieś był snajper, bo było tak, snajper i gościu z bazuką, a raczej z wyrzutnią rakiet, tak więc tym gościem się już zajęliśmy, chyba. Teraz trzeba zająć się snajperem. On jest tutaj, dokładnie tak. A nie! Oh shit. To koniec dla ciebie, kolego. To wiedziałem, że się tak dla mnie skończy, niestety. Normalnie aż mi się klopsikami szwedzkimi odbija. Dobra, teraz snajpera czas zdjąć. Dobra, padł. Dobra, padli. Dobra, wyrównamy rachunki jak wjadę tutaj na pełnej. I co? Gdzie są te wasze wyrównane rachunki? A, podążaj drogą do generatora pary. Aha, czyli musimy iść teraz do tej. Dobra, to wejdziemy sobie tutaj, kochani, i wezmę sobie naboje. Przydadzą się. Okej, furaju zjechała. Furaju to jest tak zwana, wiecie o co chodzi. Jedziemy dalej.
Dara, poddałem się. Ale teraz zawalczę inaczej. Teraz inaczej za wami zatańczę. Dara, połowa z was już zginęła. Już jesteś mój. Chcesz trochę? Zgrywasz cwaniaka, to przez cwaniactwo giniesz. Chyba nie muszę więcej wyjaśniać takich moich kolokwialnych. Dobra, muszę iść na piechotę, ja pierdziule, no proszę. Myślałem, że się zbagowałem w beczkach, ale to byłoby durne, nie? Ze strony gry. Kolokwialnie mówiąc, zostałeś, kurde, trochę, no, pociśnięty, ziomeczku. Zapalę sobie to i tyk, tyk, tyk i lecimy dalej z koksem. Ała, mój kark. Dobra, gdzie tu są trigeny? Ja pamiętam, że one były. Tu będą, jak nic. Łaziły se tu kiedyś. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Do zniszczenia regulatora będziemy musieli wygenerować skok ciśnienia wstecznego przepływu. Najpierw musisz znaleźć Foremana i przejrzeć plany. To pozwoli ci ustalić krytyczne miejsca ich infrastruktury. Taka ciekawostka, radzę wam tutaj O! Cholera, dobra. Dobra, jak widzicie, trochę musiałem się ich tu pozbyć. Już mamy na szczęście całą tą wiochę oczyszczoną, ale dlaczego tutaj postanowiłem przyjść? Bo to jest taka mała ciekawostka, że często gracze omijają jakby ten mały obozik. A tutaj przecież można sobie wziąć tyle naboi, że to jest po prostu głowa mała. Ja teraz proponuję wsiąść w ten pojazd terenowy i rozprawić się z tamtym obozem, bo ten już mamy cały oczyszczony. Tutaj już nam nic nie dolega, niczego nam nie potrzeba. Dlatego teraz pozwólcie, że się schowam tu w krzaki. I teraz zobaczę, gdzie tu najgorsze ogniwo. Dobra, jedziemy z koksem, tutaj musimy najpierw oczyścić. Pyk. 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 Dobra, chyba koleś tam poszedł spać, nie wiem. Dobra, poszedł, faktycznie. Dobra, teraz kolejny. Spłoszyłem kolesia. Dobra. Czy coś jeszcze mamy tutaj? Dobra, nie wiem, czy coś jeszcze mamy. Wlatuje. My na pełnej! To się źle skończy. Dobra, samochód tam sobie utonął. A! Tu koleś był, dobra. Bo trochę się nie spodziewałem, nie powiem, że nie. Dobra. Koleś kolejny poszedł spać, dobra. To jest najważniejsze, żeby ich tu wszystkich wybić. Dobra, tam jest jeszcze typ. To jest ten cały Foreman, czy jakoś, nie wiem, czy tam Foreman. Dobra, ja się tam nie interesuję tobą. Weź ty, człowieku, zluzuj majty. Ty jesteś dla mnie najmniej ważny w tym momencie. Typie. Znalazłeś już Foremana? Tak, leży tutaj.
Oglądam właśnie plany regulatora. Wygląda na to, że główne złącza są w sekcjach 4, 5 i 7. Wspaniale, teraz wejdź do regulatora. Zaznaczę miejsca, do których musisz dotrzeć. Udanego polowania, Jack. A, to zabrzmiało bardzo dziwnie. I co? Kończymy misję. A więc już tak kończąc to słowo, to z tą misją miałem co jedynie takie problemy za dzieciaka, że po prostu, albo wspomnienia i zarazem problemy, że właśnie grając na średnich, to właśnie w tych dwóch obozach, ja dlatego tej misji soczyście nienawidzę, bo w tych dwóch obozach właśnie są największe problemy, czyli mianowicie zawsze mnie brali. Dobra, kończymy misję. Good, good. Mamy kolejną misję zaliczoną. Czyli już mamy 4 misje na tą sesję zaliczoną, czyli w sumie 1,5 godzinki udało nam się zaliczyć kolejne 4 misje, czyli już mamy 8 na 20. No ale tego sobie w następnym odcinku posłuchamy, czyli dokładnie od następnej misji, czyli znaczy od następnej sesji będziemy zaczynali regulator. No i cóż, i sobie tak będę wam opowiadał co i jak. Bo tak jak mówię, na początku te pierwsze misje szły mi jak szły, po prostu z małymi problemami, ale teraz myślę, że aż tak wielkich problemów nie było. Tak więc zaczynamy sobie od regulatora następną sesję. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i jestem w miarę informatywny. Jeżeli tobie spodobał ci się ten odcinek, to możesz dać łapkę w górę, ale nie przymuszam. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich odcinkach i tak dalej, i tak dalej. I z góry polecam wbić na grupę na fejsie, jak i na Discordzie. Linki są podane w opisie, jak i w komentarzach. Ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się i cześć!